Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, ja dzwonię w sprawie przejazdu na ulicy Dożynkowej właśnie. Tam są w tej chwili zamykane wagierki automatycznie. Ze względu po prostu na bezpieczeństwo trzeba się zatrzymać przed tym. Ale tym wszystkim jest najlepsze, że postawiono ekrany dźwiękochłonne, że aby dojrzeć, czy cokolwiek przejeżdża, trzeba podjeżdżać prosto pod barierkę, która nie daj Boże komuś spadnie, bo inaczej po prostu jest ograniczona widoczność. No dobrze, no. Zobaczymy, jak tam wygląda Dożynkowa, no. Przejazd tutaj bliżej nas, bo ten drugi jest bez barier. Przed ogródkami działkowymi. Dobry. No sprawdzimy, jak to wygląda, no jak ta automatyka. Po prostu, aby dojrzeć, czy jedzie jakiś pociąg, trzeba wjechać pod barierkę, tuż pod tory, bo te ekrany jednak skutecznie zasłaniają widoczność. Przy okazji zachęcamy państwa, jak już tam gdzieś jesteście w tych okolicach, to naprawdę, żeby radio głośno nie grały, bo pociąg przed przejazdem trąbi. Natomiast trzeba go słyszeć. W związku z tym... Ale go nie widać. Jak komuś coś łupie, to może nie usłyszeć. A my sprawdzimy... No dobrze, zobaczymy, jak to wygląda. Może nawet nasi reporterzy jakąś wizję lokalną i eksperyment przeprowadzą na miejscu, czy rzeczywiście im ta bariera spada na auto. Może się poświęcą. No, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. 65 529 5529.